Nawożenie fosforem jest, jest powszechne, ale znam rolników, którzy nie stosują w ogóle nawozów fosforowych. Fakt, że pracują na glebach bogatych ten składnik pokarmowy, ale drugim czynnikiem ważnym jest to, że bardzo mocno dbają o odczyn i o życie biologiczne w glebie. Hmm. Czy na dłuższą metę tak można? Bo znam przykład gospodarstwa dolnego Śląska, które przez 20 lat nie stosuje nawozów z fosforem i cały czas mają wysokie plony. Kwestia tego, że mają wysoką zawartość składnika, ale jak gdyby, czy to jest tylko kwestia wyczerpywania tego magazynu, który mamy i ewentualnie odbudowywania go życiem biologicznym, który część tego składnika może odzyskać? Czy w długofalowym, długofalowej perspektywie to i tak, i tak jest wyczerpywanie? No moim zdaniem w życiu obowiązuje zasada, że w tym momencie nie dyskusuje się z faktami. Jeśli znasz takie gospodarstwo i oni przekazują ścisłą informację i zakładamy, że wierzymy akurat temu rolnikowi, o który tak. Mówi, no to w tym momencie oczywiście można powiedzieć, że można nie nawozić. Aczkolwiek ja mogę podać szereg przykładów, gdzie po kilku latach braku nawożenia fosforem, potasem, czy magnezem, czy, czy braku wapnowania ten układ się załamywał. Więc w tym momencie to by wskazywało na to, że w tych gospodarstwach mamy ponad przeciętą żyzność gleby, w kontekście tego, że tych form. Które mogą się przekształcić do tego składnika, który jest pobierany, po prostu w glebie musi być więcej. Dlaczego to jest tak istotne? Bo trzeba jasno tutaj powiedzieć, że szczególnie jeśli w podozmianach dominują rośliny ziarnkowe, to my większość tego fosforu, który znajduje się w roślinie, wynosimy z plonem głównym. I tutaj warto podkreślić, że ten przykład pszenicy, gdzie tutaj wcześniej podawałem, że mamy około 10 kg. Zapotrzebowanie na jedną tonę ziarna, plus odpowiednia masa słomy, to około 8 kg my zabieramy z plonem głównym, a te 2 kg zostaje w słomie. Czyli warto podkreślić, że te wynoszenie jest zdecydowanie większe niż chociażby potasu, gdzie potas przede wszystkim zostaje tutaj w słomie, jeśli tą słomę pozostawiamy na polu, a w mniejszym stopniu jest wynoszony właśnie w tym ziarnie. Więc w tym przypadku, jeśli, tak jak tutaj podkreśliłeś, są takie gospodarstwa, które. 20 lat nie stosują i w tym momencie nadal są zadowolone z plonów i uważają, że to ten składnik jest zbędny, No to w tym momencie powiedziałbym inaczej. To muszą mieć taką zasobność gleby, że to ich do tego predysponuje. Natomiast daję głowę, że jeśli bym wziął ten plon, który jest uzyskiwany w tym gospodarstwie do analizy chemicznej, to się okaże, że ten fosfor w tych roślinach jest, bo gdyby nie było, czy to w ziarnie, czy w słomie? no to niestety, proszę Państwa, po prostu te plony musiałyby być niższe. No nie ma tutaj zmiły. To jest jeden z podstawowych składników pokarmowych. Mówiliśmy przed chwilą o trójcy nawozowej, więc w tym momencie no, cudów w rolnictwie nie ma. W nawożeniu, w żywieniu roślin też cudów nie ma. Nie zawsze trzeba składniki stosować do gleby, żeby roślina była prawidłowo odżywiona, bo skoro te składniki są w glebie, to nadal to będzie funkcjonować, ale wszystko jest wyczerpywane. To nie jest tak, że dba o życie biologiczne i fosfor jest tutaj wiązany z powietrza. Azot może być wiązany z powietrza atmosferyczne, natomiast fosfor nie jest wiązany, czyli krótko mówiąc, musi znajdować się w glebie. Mhm. No się teraz pytanie, ile jest go w formie dostępnej, a ile w formie niedostępnej. Tak, to się jakie było nawożenie przez ostatnie kilkadziesiąt lat, jeszcze poprzedzające to zaniechanie nawożenia tutaj fosforem. Ile mieliśmy tych form uwstecznionych i jakie jest tutaj tempo przekształcania? Czy to jest rzeczywiście na czas? No bo zakładam na przykład, że te przekształcanie zawsze będzie najszybsze wtedy, kiedy gleba się ogrzeje i kiedy będzie gleba wilgotna. No to w tym momencie, bo wtedy te mikroorganizmy glebowe odznaczają się największą intensywnością. To się zastanawiam, czy w tym gospodarstwie jest uprawiana kukurydza i czy rzeczywiście brak nawożenia rzędowego w kukurydzy nie skutkuje tym, że ta kukurydza no, mimo wszystko nie realizuje potencjału plonotwórczego w danym stanowisku, i w tym momencie, czy to zadowolenie rolnika, gdyby zastosował te nawożenie startowe, rzędowe, tutaj nie byłoby na przykład większe niż obecnie, które jak wspomniałeś, rolnik jest zadowolony. Ja też myślę, że chyba płodozmian jest też słowem klucz w tym przypadku, bo jeżeli ktoś mocno patrzy na to, żeby uprawy ziarnkowe były przeplatane dwuliściennymi, typu chociażby nawet i soja, to też jest inne pobieranie nie no, składników. wszystko się zgodzę, ale nie w przypadku fosforu. Mhm, Dlaczego? Tak. No z tej przyczyny, że my możemy oczywiście jak najbardziej te, ten wspomniany płodozmian z soją, z roślinami, roślinami liściastymi jak najbardziej jest wskazany. Tym niemniej, czy to będzie soja, czy to będą zboża, czy to będzie pszenica, pszenżyto, żyto, możemy tutaj dalej wymieniać, czy kukurydza uprawiana na ziarno. To są wszystkie rośliny, które zabierają więcej fosfora, fosforu pobranego z gleby niż zostawiają w resztkach roślin. Czyli innymi słowy, tak naprawdę jeśli nie wnosimy z zewnątrz a z tego, co mówisz w tym konkretnym gospodarstwie, nie wnosimy tego składnika z zewnątrz, czy to w nawozach naturalnych, czy też w nawozach mineralnych. To bilans cały czas jest ujemny. Jest jednokierunkowy na wyczerpanie stanowiska, które z pewnością kiedyś wystąpi. Cały odcinek odsłuchasz na kanałach Apple, e na platformach YouTube, Spotify, Google Podcast oraz Apple Podcast.